Kupując telefon za duże pieniądze, spodziewamy się nie tylko dobrej wydajności, ale także i wielu funkcji, które uprzyjemnią codzienne użytkowanie. Samsung od 10 lat tworzy serię Galaxy S i jest bardzo konsekwentny w tym, aby wdrażać w niej innowacje. Zobaczmy 5 powodów, dla których Galaxy S10 jest telefonem dla Ciebie. Pierwszą cechą, na którą warto zwrócić uwagę, są ekrany. Samsung konsekwentnie od dekady stosuje technologię AMOLED. Poprzednio był to Super AMOLED, w tej edycji spotkamy się z ekranami Dynamic AMOLED, no i ponownie biją one rekordy zarówno pod względem jasności tych matryc, ale także pod względem odwzorowania barw i ogólnych cech, jakie posiadają AMOLEDy, czyli na przykład tego, że gdy mamy czarny obraz, to możemy wygaszać piksele, dzięki czemu ten kontrast jest niesamowity w skali tego, co można uzyskać w telefonach i Samsung po raz kolejny postarał się, aby te matryce były dobre, a w tym roku warto zwrócić uwagę na to, że jest to nowa technologia ekranów Infinity O. Dzięki niewielkiemu wcięciu na aparaty uzyskujemy bardzo dużą przestrzeń i niewielkie ramki u góry i u dołu, a że są to ekrany AMOLED, które w wersji S10 i S10 Plus są zagięte na rogach, to uzyskujemy także więcej przestrzeni w mniejszym rozmiarze. Mamy tutaj 6,1 i 6,4 cala. W przypadku mniejszego modelu S10e jest to bardzo kompaktowy ekran, 5,8 cala. Nie jest on już zagięty, ale dzięki temu właśnie, że jest on w niewielkich rozmiarów, może być dobrym rozwiązaniem dla osób z nieco mniejszymi dłońmi. Drugą ważną cechą, którą warto mieć na uwadze, kupując telefon, jest wydajność, bo tak jak zaglądamy samochodom pod maskę, tak też patrzymy na to, co kryje się w specyfikacji. A w specyfikacji Samsungów Galaxy S10 w Europie kryje się Exynos 9820. Bardzo szybki procesor, który oprócz rdzeni Cortex A55 i A75 kryje też dwie autorskie jednostki od Samsunga. No i wiemy też, że jest to procesor, który pojawia się tylko w tym telefonie, więc jest optymalizowany pod kątem urządzeń z serii S10. Do tego otrzymujemy 6, 8, a nawet 12 GB RAM-u, ale także obsługę szybkiej pamięci na pliki UFS 3.0, coś, co rzadko można spotkać u innych producentów, ale także i obsługę nowoczesnych standardów. Oprócz Bluetooth 5.0 znajdziemy tutaj także obsługę Wi-Fi 6, które jest standardem przyszłości i które pozwoli nam bardzo szybką komunikację z sieciami bezprzewodowymi. Po trzecie, nakładka. No bo po co nam ta cała wydajność, jeżeli system nie miałby być wygodny w obsłudze? I właśnie po to powstało One UI, nakładka od Samsunga, która jest zoptymalizowana pod obsługę jedną ręką. Elementy interfejsu nie znajdą się na górze ekranu, natomiast znajdą się w tej części, którą możemy komfortowo obsłużyć kciukiem. Jest to o tyle wygodne, że gdy trzymamy telefon jedną ręką, to nie musimy bawić się w jakieś przestawianie czy zmniejszanie ekranów, choć oczywiście mamy taką funkcję, możemy sobie zeskalować ekran. Natomiast ten interfejs zawiera też kilka ciekawych funkcji, takich jak ciemny motyw, funkcja Mój Save, która pozwoli Wam zabezpieczyć pliki przed innymi osobami i będą one zabezpieczone na przykład czytnikiem linii papilarnych. No i będziemy mogli także skorzystać z inteligentnego zrzutu ekranu, który nie tylko pozwoli nam złapać całą stronę internetową, ale także i szybko się do niej przenieść w momencie, w którym będziemy chcieli sprawdzić, czy coś może się nie zmieniło. Po czwarte, aparaty. Niekoniecznie dla tych, którzy są fanami cyferek, ale dla tych, którzy chcą robić bardzo dobre zdjęcia, ale także je wrzucać na media społecznościowe, bo nie oszukujmy się, do tego smartfony służą większości ludziom. I Samsung to rozumie. Pakuje do swojego telefonu obiektyw szerokokątny 16 megapikseli, ale także i obiektyw 12 megapikseli do tradycyjnych zdjęć i 12 megapikseli, które pozwoli na dwukrotny bezstratny zoom. No i są to aparaty bardzo dobre, w swojej klasie powiedziałbym, że topowe. Natomiast trzeba też przyznać, że idą za nimi ciekawe funkcje, bo w Samsungach z serii Galaxy S10 otrzymujemy tryb instagramowego Story wbudowany w aplikację aparatu. Co to oznacza? Że możemy dopasowywać zdjęcie pod kątem jakości jeszcze przed jego wrzuceniem na instagramowe story i nie spotkamy się z kompresją, jaka ma miejsce w standardowym edytorze. Oprócz tego mamy ciekawe tryby, takie jak tryb wybierania jednego koloru, wtedy reszta kadru staje się czarno-biała. Fani wideo skorzystają z kolei z trybu Super Steady Shot, który pozwala na świetną stabilizację obrazu, zarówno optyczną, jak i cyfrową. Jest ona lepsza nawet niż to, co spotkaliśmy w poprzedniej generacji, a trzeba przyznać, że S9 naprawdę oferowało dobry poziom, ale te filmy będą wyglądać dobrze nie tylko dzięki temu, że są dobrze stabilizowane, ale także dzięki temu, że są w rozdzielczości 4K i obsługują tryb HDR, więc kontrast, jasność i zawartość kolorystyczna tych filmów będzie bogatsza niż w telefonach konkurencji.
I po piąte, jest to flagowiec, który jest kompletny, bo zastosowano tutaj różne technologie, jednocześnie nie wyrzucając innych. Mamy gniazdo słuchawkowe, od którego coraz więcej producentów odchodzi. Jednak jeżeli będziecie chcieli słuchać muzyki przez słuchawki bezprzewodowe, to skorzystacie z kodeka aptX HD, który jest wmontowany w urządzenie. Oprócz tego telefon będziemy mogli ładować przewodowo, standardowo oczywiście, ale także i bezprzewodowo. Co więcej, będziemy mogli nim naładować także inne urządzenia, a to dzięki indukcyjnemu ładowaniu zwrotnemu. No jest to technologia, która pozwoli waszym smart zegarkom czy słuchawkom odzyskać trochę energii, gdy będziecie z nich korzystać. Wydaje mi się, że jest to całkiem ciekawa funkcja. I jeszcze jedna rzecz, która wyróżnia telefony Galaxy S10 i S10 Plus na tle konkurencji, to zastosowany czytnik linii papilarnych. Jest on pod ekranem, co inni producenci także już mają w swoich telefonach, natomiast ten jest ultrasoniczny i nie wykorzystuje światła, aby podświetlić matrycę, która będzie łapać nasze linie papilarne, a ultrasoniczne fale, które identyfikują ich kształt. Jest to rozwiązanie, wydaje mi się przynajmniej, bezpieczniejsze. No i trzeba przyznać, że jest ono też nieco szybsze w porównaniu do tego, co oferuje konkurencja. A wszystko to będziemy mieli w standardzie odporności IP68. To było 5 cech, które moim zdaniem są najważniejsze w serii Galaxy S10, ale może macie inne zdanie, może o czymś nie powiedziałem i macie wrażenie, że jakaś inna cecha jest szczególnie ważna dla Was. Oczywiście podzielcie się tą wiedzą w komentarzach. Będę Wam bardzo wdzięczny i dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Cześć!